Dzisiaj dostałem takie wtryski Delphi od warsztat Pompa i Spółka. Chyba TikTokerzy również. Są to wtryskiwacze Delphi o numerze 285431-47. Są to wtryski od Volkswagena T6. No to takie świeże auta, ale one już mają swoją historię, te wtryskiwacze, bo z tego co wiem, to w samochodzie było to wszystko wyjmowane, pompa była zaopiłkowana. Wtryskiwacze, firma, która robiła pompę, stwierdziła, że wystarczy rozblokować, wystarczy uruchomić na aucie. No i kazali włożyć. Chłopaki włożyli, okazuje się, że wtryskiwacze walą, stukają. Nie da się tym jeździć, samochód dymi, ma problemy z rozruchem. Już jesteśmy po wstępnej diagnozie tych wtrysków. No są pouszkadzane, dzisiaj będziemy je naprawiać i za chwileczkę je rozbiorę i pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. Już pierwszą sztukę rozebrałem. Tutaj mamy odkręconą końcówkę rozpylacza i wyjęty zaworek. Zaworek mamy już pod mikroskopem. I zaraz pokażę Wam, jak jest uszkodzony ten zaworek. Zobaczcie sobie tutaj. A już Wam pokażę. Ładnie jest widać, jak w środku powierzchnia jest uszkodzona. Widać jest również dużo rys. Czyli świadczy to o tym, że w układzie były opiłki. To potwierdza to, że warsztat, który robił pompę naprawił, ale opiłków z układu nie usunęli i te opiłki pouszkadzały ten zaworek, jak i zapewne następne, które będę rozbierał. Także widać jest tutaj bardzo ładnie, jak powierzchnia talerzyka jest porysowana. Tutaj mamy rozpylacz. Rozpylacz udało mi się igłę wyciągnąć. Była również zablokowana. Troszeczkę go przeczyściłem i za chwilkę pokażę Wam też, jak ten sam rozpylacz działa, jak rozpyla, jak otwory są drożne. I zrobimy prosty test. Zwykłe WD-40 włożymy sobie tutaj do środka i postaram się Wam ładnie to nakręcić, żebyście widzieli, co się dzieje, jak to tutaj rozpyla. Trzymaj, Grzesiek. I teraz obserwujcie sobie, co się dzieje z rozpylaczem, jak on rozpyla. Wsiadamy do środka. On jest w ogóle niedrożny. Tu się delikatnie tylko pieni. Kropelkuje, nie rozpyla wcale. I za chwilę dla przykładu pokażemy Wam, jak powinien taki rozpylacz rozpylać. A teraz zobaczcie, jak prawidłowo powinno to wyglądać. Widzicie? Różnice kolosalne. Ja zabieram się za naprawę tych wtrysków. No i później pokażę Wam, jak to już sobie pracuje, jak będzie złożone. Popatrzcie do końca. Patrzę już naprawione. Powymieniałem pouszkadzane części, wszystko porządnie wyczyściłem z tych opiłków. No i teraz zobaczymy sobie na stole probierczym, jakie są efekty mojej pracy. Sprawdzamy, czy was zapięty, maszyna pracuje. Pierwsze dawki bez problemu zostają oddane. Zaraz przejdziemy do następnych, zobaczymy, ale wszystko już powinno być w porządku, bo bym powiedział, musi zagrać, także nie ma nawet takiej mowy, żeby coś było nie tak. Teraz budujemy dawkę maksymalnego obciążenia, wszystko ładnie nam chodzi. Teraz lecimy z dawką powrotną. Zarówno ta dawka pełnego zasilania, jak i dawka powrotna były przekroczone. Dawka zasilania, jej w ogóle nie było, jak widzieliście na tym głupim teście z WD-40, a powroty wychodziły grubo ponad 100 mm na skok. Także
Mamy wtryskiwacz naprawiony. Każdy jeden będzie w takim samym stanie. Wreszcie klient będzie mógł sobie założyć je do samochodu i normalnie go użytkować. Także nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba być tym, co się robi, mega dokładnym, jeżeli chodzi o układ wtryskowy, i będziemy mieli dzięki temu gwarancję, że to wszystko ładnie działa. Test wtryskiwaczy zakończony. Tak jak widać, wszystkie dawki bez problemu wtryskiwacze oddały. Także te wtryski są w tym momencie w idealnym stanie, naprawione na oryginalnych częściach Delphi'a i będą na 100% pracowały w aucie tak jak należy. Teraz dlaczego tak się nawyprawiało? Rozmawiałem z warsztatem, który podesłał te wtryskiwacze. Chłopaki zaufali firmie, która naprawiała pompę. Zawieźli to. Firma, która naprawiała pompę, stwierdziła, że pompa jest do naprawy. Dostali też oni wtryski od nich. Wtryski też stwierdzili, że są poblokowane, ale wystarczy je odblokować, na maszynie ruszyć i wszystko będzie grało. No i zaufali i założyli do samochodu. Układ wyczyścili cały. To zaręczali mi i wierzę im, bo przecież jaki mają tutaj powód, żeby ściemniać. Po prostu wtryskiwacze prawdopodobnie nie zostały nawet przez poprzednią firmę rozebrane. Puścili je na siłę na maszynie, jak wyszły, tak wyszły, albo wcale ich nie puścili. Nie wiem dlaczego. Natomiast finalnie naprawiłem i będzie to działało. Będzie działało książkowo, bo parametry są idealne jak nowych wtrysków. I to tylko tak ku przestrodze, że jeżeli macie opiłki w układzie, to naprawdę dopilnujcie tego, żeby i pompa, i wtryski zostały tak porządnie zweryfikowane, żeby później nie było kuku na aucie, tak jak tutaj w tym przypadku. Pozdrawiam, mam nadzieję, że się podobało.